Dzień dobry wszystkim. Jestem rzeźbiarzem, projektantem. Jesteśmy w studiu Mariusz Dydo. Mariusz Dydo to ja. Studio znajduje się na uboczu Nowej Huty i powstają tutaj rzeźby budujące moją markę. W marce jestem ja oraz druga artystka, rzeźbiarka Małgorzata Kot i wspólnie walczymy tutaj z rzeczywistością w sferze sztuki. Czym zajmuje się rzeźbiarz? Rzeźbiarz zajmuje się rzeźbieniem. I teraz tak, rzeźbimy albo na zamówienie, albo rzeźbimy, to jest najciekawsza forma twórczości, z własnej inicjatywy, mamy potrzebę, mamy pomysł, mamy projekt, stać nas na materiały, mamy pracownię, czyli generalnie na początku musimy mieć fundusze. Jak już mamy fundusze, to możemy mieć pomysły, możemy mieć materiały i przystępujemy do właściwej pracy. Na przykładzie małej formy, która okazała się akurat bestsellerem dla tego studia, jest to forma takiego żuberka. Pokażę Wam, na czym polega praca już taka po zrobieniu rzeźby w gipsie. Po zrobieniu rzeźby w gipsie, ja zajmuję się tutaj głównie ceramiką, musimy zrobić formę na ten gips. To jest forma matka. Ta forma składa się z kilku elementów i to jest forma na tego żuberka, którego przed chwilką Wam pokazałam. Tą formę się rozkłada, składa, cały nie będę rozkładał, teraz ją z powrotem złożę. Następnie do tej formy wlewa się masę ceramiczną, to może być porcelana, porcelit, jakakolwiek inna masa lejna. I po odczekaniu kilkunastu minut odlewamy resztę masy z powrotem do pojemnika, a tak powiedzmy po godzinie, po dwóch wyciągamy taki oto model żubra w stanie surowym. Ten stal wymaga jeszcze oczyszczenia, ponieważ wszędzie w tych miejscach ściągnięcia for są takie sznity, które trzeba wyczyścić, żeby nie były widoczne. Następnie należy ten model wypalić. Tu już mam wypalony model. Jest biały, ten jest troszeczkę taki szarawy, surowy, ten jest wypalony. Wypalony już brzmi. Następnie ten wypalony należy poszkliwić. Tu też mamy poszkliwiony w drugim procesie i przy okazji też pozłocony w trzecim procesie. Więc tutaj jest jak gdyby pierwszy proces palenia, tutaj ze szkliwym jest drugi i ze złotem jest trzeci proces palenia. Później z takim żubrem ja sobie mogę zrobić co tylko zechcę. Mogę go pomalować na niebiesko, na czerwono, na fioletowo, na żółto. Z jakim wzorem mi się tylko wymarzy. Tutaj jest na przykład czerwony żub. Tych wykończeń dla tych figurek jest w tym momencie już kilkadziesiąt. No i rzeźby te możecie zobaczyć w kilku galeriach w Krakowie. To będą dwie galerie. W Warszawie jedna. Jeszcze do niedawna mieliśmy duży showroom w Krakowie. Na razie jest on przeniesiony do magazynu. Prawdopodobnie będzie nowy, więc większość rzeźb jest w tym momencie zmagazynowana. Ale jeżeli chcecie zobaczyć jakby większą część możliwości, to zapraszam po prostu na stronę, na profil instagramowy Mariusz Dydo. W swojej twórczości inspiruje się stykiem kultury prehistorycznej z kulturą współczesną, taki pop art, post-pop art, sztuka popularna po prostu. Stąd chociażby figurka tego żubra ściągnięta żywcem z malarstwa naściennego.
No i później w połączeniu z wizytą w hipermarkecie, gdzie jesteśmy zarzucani różnego rodzaju towarami w pięknych opakowaniach, których jest multum, jest nie do ogarnięcia, nie do policzenia wyobraźnią, pamięcią. Jeżeli sobie wyjdziemy z takiego hipermarketu, to generalnie nic później z tego nie pamiętamy. Wiemy tylko, co kupiliśmy. No i tak sobie stwierdziłem, kurczę, zrobię sobie taki hipermarket ze swoich rzeźb. Będę je malował w krzykliwe kolory, w różne geometryczne desenie. Takie tylko, żeby współgrały z tą formą, żeby czasem może jej zaprzeczyły, czasem niby ją wprowadził w drugi plan. Ale ma to krzyczeć, ma być energetyczne i przyjemne w odbiorze. Oprócz inspiracji prehistorią, no, same wykwity produkcji popularnej XX-XXI wieku to też są fajne tematy na zapożyczenie do twórczości. No, na przykład pozwoliłem sobie zapożyczyć węża Rubika, którego przekładam na ceramiczne zwierzęta, również właśnie w tym szaleństwie deseniowym. To jest o tyle ciekawe, że sama forma tego węża, z którym można zrobić kilkadziesiąt najróżniejszych zwierząt, każdy z tych zwierząt potrafi mieć inne konotacje kulturalne. Jest to taki ukłon w kierunku animizmu, szamanizmu, ale w wydaniu popkultury. To wynikało z takiej mojej wewnętrznej potrzeby ekspozycji bodźców na zewnątrz. Ja się z malarstwa duży czas utrzymywałem i na studiach, i po studiach. No i nie ukrywam, że cały czas we mnie ta chęć bycia malarzem gdzieś tam brała górę. No natomiast no do rzeźby też trzeba jakby trochę bardziej jednak dojrzeć. Przy rzeźbie mogę wypocząć psychicznie, duchowo, zmęczyć się fizycznie. Tutaj nie ma żadnego uprzemysłowienia, za mnie nie robią tego roboty. Za mnie może to zrobić technolog, odlać, no ale też technolog wszystkiego nie zrobię, nie jestem w stanie przygotować technologa do każdego z procesów. A gdybym miał uchodzić za człowieka, który tworzy manufakturę, to musiałbym mieć pod sobą przynajmniej 5 osób na każdym procesie. I każdy do tego jednego procesu byłby przygotowany z pominięciem jednej rzeczy. Właśnie w szaleństwie wykończeniowym tkwi pułapka. Każdy świadomy kreator tego artysty, jego nazwiska, wie, że jak jest jedno wielkie wow, to trzeba to teraz rozmnożyć razy 100, razy 1000 i wszystko sprzedać w odpowiedniej cenie. I tak naprawdę te małe wow zaczynają pracować na budowanie marki. Bo wielkie wow jest jednorazowe. Ono może przeminąć, jak nie ma poparcia później w setkach małych egzemplarzy. W Twojej pracowni jest wiele rzeźb różnych. Tutaj widzę taką piękną Wenus. To jest inspiracja. To jest inspiracja paleolityczną figurką Wenus znalezionej w Willendorfie. No taka czyli, kosmiczna jest, prawda? Czyli Wenus z Willendorfu, tak. Postanowiłem nadać tej figurce współczesne odsłony, czyli stworzyć sobie taki kult politycznej figurki przy rzuceniu na czasy na współczesne. Więc są różne rozwiązania. To jest akurat Space Woman. Mnóstwo tatuaży. No, to jest fragment, to są elementy uposażenia stroju kosmonautki. Tak? Akurat ma otwartą przyłbicę, więc nagle widzimy, że ta Wenus ma jakąś twarz. Możemy tam pokazać, proszę. Wenus z twarzą. Większość z nich jest bez twarzy. Jest też Wenus z włosami a la Marilyn Monroe. Jest Lady Zombie ze złotymi zębami. Bardzo popularny temat w kulturze obecnie. Filmy, no nie tylko filmy, komiksy. Oprócz tego, że no głównie zajmuję się jednak tworzeniem marki, która
decyduje o tym, jak ja wyglądam na zewnątrz. No, Mariusz Żydo to jest ktoś, kto robi rzeźby w ceramice. Fajnie, ale w tym momencie na przykład wchodzę w twórczość pod materiał, jakim jest brąz, nie rezygnując z marki w ceramice. Stworzyłem na potrzeby w wyniku konkursów na przykład 5-metrową wielką rzeźbę w żywicy epoksydowej, wykańczanej w technologii lakiernictwa samochodowego. Ja się takich rzeczy nie boję. Dla mnie to była świetna zabawa. Zarobić na tym nie zarobiłem. Kosztowało bardzo dużo. Ale jest pamięć tego, że spróbowałem, że zrobiłem, że wiem, z czym to się wiąże. No, była ta frajda, spełniłem się. Czułem się wtedy jak artysta. No, jestem fair wobec siebie, spełniam swoje marzenie i nie skupiam się tylko właśnie na tworzeniu, budowaniu świadomości klienta pod jeden produkt kojarzony ze mną. No, artysta powinien jednak mieć jakąś ścieżkę twórczą. No i mam takie prywatne spostrzeżenie, prywatne jak gdyby w taki sposób na rozpoznanie, kto jest tym artystą. No jeżeli jest ktoś, to ma już nazwisko, jest tutaj EO, no świetne rzeźby, piękne, wszyscy akceptują rozwiązania formalne, jest kojarzony właśnie z danym jednym produktem. Jeżeli sobie prześledzimy jego twórczość na przestrzeni 20-30 lat, jeśli jest to możliwe, bo można już mieć markę jako artysta mając i 30 lat. To jest teraz do zrobienia. Nad tym pracuje wiele osób. Oni są zawsze z tyłu, to są szare eminencje. Na tym polega budowanie nazwiska. Ale przeszliśmy sobie pracę takiej osoby, jeżeli widzimy, że ten proces się zmienia, że on gdzieś narasta, że nie jest jednostajny, to jest cezura. To jest dla mnie taka cezura prawdomówności, bycia fair wobec klienta, wobec siebie. Ale jeżeli widzimy, że to jest cały czas to samo i nie wiem, szkice, które są szkicami z prac, w przypadku rzeźby, rzeźb, które dany artysta stworzył, nie ma w tym niczego innego i szukania, to już wiem, że to jest po prostu produkt. To jest martwe. Tam nie ma duszy. Może być piękny, ale pamiętajmy o tym, to jest produkt. Więc artysta no, musi mieć tą ścieżkę, to szukanie. I tak jak mówię, no, nawet wtedy, gdy już ma ugruntowaną pozycję, no first, jeżeli jest fair wobec siebie, wobec sztuki, to on dalej będzie szukał, tak jak to robił Picasso, tak jak to dzisiaj robi Jeff Koons, tak jak to robi Janusz Kipur. No, tych nazwisk można jeszcze więcej wymieniać. Oni są fair wobec siebie, oni potykają się, często mają projekty, mieli w przypadku Picasso, no wiemy, jego twórczość dzieli się na fazy. Twórczość wielu innych artystów obecnie działających też prawdopodobnie będzie się dzieliło na fazy, ale tam, gdzie tych faz nie ma, to już mamy do czynienia, no niestety, ale z produktem.